Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. My przed chwilą wróciliśmy z zakupów. Zrobię Wam za chwilkę taki mały food haul. Zrobiliśmy zakupy na tydzień, ale jeszcze w lodówce trochę rzeczy mieliśmy, więc zakupy nie będą zbyt duże, więc pokażę Wam po prostu we vlogu. Nie będę nagrywać oddzielnego filmu, ale pozwolicie, że najpierw sobie wstawię do piekarnika śniadanie i pokażę Wam, co dzisiaj będę robić, bo będzie to bardzo proste, ale pyszne śniadanie. Wczoraj sobie zrobiłam taką pieczoną właśnie owsiankę i tak mi zasmakowała, że stwierdziłam, że dzisiaj zrobię sobie znowu. Ja nie wiem, co mi się ostatnio tak odmieniło. Ja nigdy nie byłam fanką jedzenia śniadań na słodko, a teraz często takie robię i dzisiaj też tak będzie. Płatki owsiane, dodajemy trochę truskawek. O, widzicie, jedną ręką trochę ciężko, ale jest. Płatki owsiane, truskawki, zalewamy to napojem owsianym albo jakimkolwiek innym. W zależności od tego, kto co lubi, możecie zwykłym mlekiem. Ja mam akurat teraz znowu to mleko z Lidla, te Vemondo, całkiem fajne. Czasami też kupuję w Netto, to zależy, gdzie jestem. Okej. Dobrze by było to trochę pomieszać, zaraz to ogarnę. I teraz na górę jeszcze dodam sobie troszeczkę syropu daktylowego. Jak widzicie, już dawno temu kupiłam, taka prawda. A rzadko po niego sięgam, więc dzisiaj zamiast miodu właśnie trochę syropu daktylowego. Okej, tyle myślę wystarczy. Trochę dodam sobie słodkości. Czeka mnie też zmywarka do wypakowania, bo tu już też leżą brudy, więc zaraz to sobie też ogarnę, jak się będzie moje śniadanie robić, ale najpierw może zrobimy sobie właśnie food haul, żeby schować już rzeczy do lodówki, co tam potrzebuje schowania. Dobra, ja sobie to wymieszam, wstawiam na 20 minut do piekarnika, temperatura 180 stopni, a potem sobie na górę jeszcze dodamy, myślę, borówki, bo mam, i płatki owsiane. Nie płatki owsiane, tylko wiórki kokosowe chciałam powiedzieć, a powiedziałam płatki, bo mi się przypomniało, że mam jeszcze płatki migdałowe i też je teraz jeszcze dodam, żeby one się zrobiły takie fajne, chrupiące. Dobra, więc tak na górę jeszcze właśnie, oj, serio, jedną ręką jest mega ciężko, trochę jeszcze właśnie płatków migdałowych tak na górę. No i szybki food haul. Tutaj jak będziecie słyszeć jakieś ciumkanie, to pod stołem siedzi Filip i zajada z Aleksem śniadanie, tak? To ty takie dźwięki dziwne wydajesz, już ta podłoga też fajnie wygląda. Dobra, ja mam dwie niewielkie torby, bo tak jak Wam mówiłam, trochę mamy w lodówce. Poza tym za 2 tygodnie chyba niecałe jedziemy na urlop, więc trzeba wykorzystać to, co mamy. I tak, aioli Aleks wziął, bo jest przepyszne, więc od czasu do czasu sięgamy po nie. Tam jest jogurt, który też Wam pokażę. O właśnie, on jest tutaj też. Wzięliśmy. Pokazywałam go w jednym food haulu, ale jeszcze go na kanał nie wrzuciłam, więc będziecie widzieć ten jogurt. Jest przepyszny. Oczywiście jest słodzony, natomiast raz na jakiś czas naprawdę fajna alternatywa dla takich jogurtów, jakie my jemy, czyli naturalne, greckie albo sojowe, więc czasami warto sięgnąć po coś innego. Świeży taki zwykły serek kanapkowy. Tutaj jeszcze jeden właśnie ten jogurt karmelowy, solony karmel. Ok, tutaj mamy seler naciowy do sokowania, rzodkiewki dla Niko przede wszystkim do przedszkola. Tam jeszcze są wyciągnięte pomidory, bo już Alex sobie wziął. Tak, tutaj jedna cukinia, 2 jabłka. A kto to mi tam sięga? Co ty byś tam chciał? Tutaj właśnie napój owsiany, który kupuję, jak jestem w Lidlu, bo jest dobry. Tutaj wziąłam też z myślą o Niko sok pomidorowy, ale ja też bardzo lubię, więc będziemy pić. Myślę, że Filip też się nie obrazi. Oliwa z oliwek mam jeszcze w domu, ale wzięłam, bo czasami jest u nas wykupiona, wiecie, jaka jest sytuacja. Tutaj wzięłam paluszki rybne. Raz na ruski rok coś takiego robię z frytkami takimi domowymi, z jakąś surówką, więc to będzie na taki szybki obiad. Tak jak mówię, jesteśmy przed urlopem i nie chcę też kupować za dużo, ale też nie chcę kombinować, co będę gotować, żeby mi się nic nie zmarnowało. Ogórki nasze ulubione z Lidla, bardzo dobrze je znacie, jeżeli oglądacie filmy regularnie. Tutaj jeszcze jedno opakowanie. To jest fajny dodatek, czy do obiadu, czy właśnie do śniadania, kolacji. Cebula jedna i tutaj są jeszcze dwa ogórki zielone. Przede wszystkim do przedszkola Niko sobie weźmie, ale też do sukowania. Tutaj wzięłam taką
takie czekoladki, bo Niko został zaproszony na jutro do kolegi, do domu właśnie na zabawy i żeby wziął coś z sobą, więc pomyślałam, że weźmiemy takie czekoladki. I tutaj dalej mamy tak, nać pietruszki, też ostatnio kupuję bez przerwy, bo jest u nas w Lidlu taka duża natka, szkoda, że w folii, mogłoby tej folii w ogóle nie być. Tutaj kolejne pomidory. Uwaga, Filip, bo zaraz coś strącisz. Tutaj ser pasterski, on jest bardzo podobny do fety. Dalej, gorzkie kakao, też używam bardzo często do różnych przepisów. Papryka, jedna, druga, trzecia papryka, jeszcze gdzieś czwarta jest na samym dole. Jest, więc cztery papryki. Tutaj mamy dalej mozzarellę, Aleks wziął, bo miał ochotę, ale ja też się do jakiegoś przepisu będę potrzebować, z tego co pamiętam. Dalej wziąłam dla Niko cheddar, ale pewnie chętnie sama też trochę się poczęstuję, bo lubię akurat. I biorę też Niko ostatnio ten buttercase. Bardzo mu smakuje ten ser, więc mu wziąłam znowu. Czasami też sięgamy po te krewetki w tej marynacie. Mówiłam wam jakiś czas temu, że są pyszne. Mamy też brązowe pieczarki, tuńczyka i tutaj mamy jeszcze opakowanie tortilli i co? Awokado i chyba to wszystko. A jeszcze wzięłam dla Niko makrele, tak żeby miał na kanapki. No. Wyciągnęłam przed chwilą z piekarnika tą moją owsiankę, posypałam wiórkami kokosowymi i dodałam borówki. No i tutaj mam jeszcze taki mały szocik, wycisnęłam sobie sok z jednej pomarańczy i dolałam odrobinkę wody. Ja się zabrałam za szybkie porządki w pokoju chłopców, bo pomyślałam sobie, że dzisiaj jest poniedziałek, Niko jest w przedszkolu, więc wykorzystam ten czas i nagram dla was przebitki do jednego filmu. Były komentarze, żeby nagrać dla was film, jak odgracić dziecięcy pokój i też pokazać, jak wygląda pokój naszych chłopców, więc bardzo chętnie wam ten film właśnie nagram. Dzisiaj postaram się ogarnąć wszystkie przebitki, tylko najpierw muszę odkurzyć, muszę kercherem na mokro wyprać dywan, bo niestety wczoraj wieczorem Filip miał duży ból brzucha. No i w konsekwencji wybrudził pół dywanu, więc miałam wczoraj niezłe sprzątanie, ale że to już było tak dosyć późno, to tego tak ogarnęłam szybko, szybko, więc dzisiaj muszę cały dywan wyprać właśnie kercherem. I co chciałam powiedzieć? A, no i czekają mnie lustra. Moi chłopcy są mistrzami w brudzeniu luster, oblizują, palcują. No różne dziwne rzeczy się tutaj dzieją, jak się bawią, więc lustra wyglądają znowu tragicznie. Ja mam takie trzy na tej dużej szafie. Może wam pokażę, o, bo pewnie nie wszyscy wiecie. O, na tej dużej szafie są trzy lustra i tutaj jeszcze w kącie mam takie duże stojące lustro, które kiedyś kupiłam z zamysłem robienia super zdjęć na Instagram. Na Instagramie mnie już nie ma od grubo ponad roku, nie dodaję tam nic, bo nie czuję takiej potrzeby, nie lubię, nie przypadam za tym miejscem, może tak, no ale lustro stoi, czasami korzystam, ale bardzo rzadko, więc też zastanawiam się, czy go przypadkiem nie sprzedać, ale na razie stoi. No i trzeba je niestety wytrzeć, bo po pierwsze się kurzę, a po drugie właśnie moi chłopcy palcują i oblizują nieźle, więc tak, czeka tu na mnie też ta moja Mejka Kercher, tutaj mam wlaną już wodę z octem, to jest coś, co sprawdza mi się najlepiej do mycia właśnie luster, ale też okien. Ja nie przedłużam, zabieram się za robotę, czeka na mnie też odkurzacz, bo właśnie muszę wszystko tutaj odkurzyć też, no i tak naprawdę nic więcej nie będę tutaj robić w tym pokoju, chcę wam pokazać tak, jak on wygląda na co dzień, nie, że teraz matka wlatuje do pokoju dziecka, robi gigantyczny porządek, a potem nagrywa, o, jak moje dziecko ma super posprzątane, minimalizm i w ogóle nie wiadomo co, pokażę wam, jak jest po prostu u nas naprawdę, czyli ogólnie jest porządek, bo tak uczymy chłopców, żeby sprzątać zabawki każdego dnia przed położeniem się spać, po zakończonej zabawie. Są takie rzeczy estetyczne, które ja tam gdzieś, wiecie, robię, których się doszukuję, jak coś mi tam nie gra, to poprawiam, ale to są takie drobiazgi. Ogólnie na co dzień mają chłopcy porządek, no chyba, że są w trakcie zabawy. Więc pokażę wam ten pokój na tym odcinku o odgracaniu właśnie dziecięcego pokoju, takim jakim jest na co dzień, bez jakiegoś wielkiego sprzątania, no tylko nie chcę wam pokazywać właśnie ubrudzonego dywanu i brudnych luster, więc tak, będzie po prostu na żywca, tak jak jest na co dzień. Powiem wam jeszcze tylko jedną rzecz, dajcie znać, czy wasze dzieci też wpadają na takie super pomysły, ale Niko ostatnio wziął sobie czarny mazak, no i sobie kolorował w tym
swoich kolorowankach, natomiast potem stwierdził, że chyba jest zbyt nudno i zaczął tym mazakiem malować wszędzie. Ja miałam całą tu podłogę, tak, w takich szlaczkach, aż pod tutaj tą kuchnię, co stoi. Oczywiście dywan też musiał zostać pomalowany, więc no zobaczcie, tutaj ta linia, to jest właśnie ten czarny mazak. Nie dało się tego do końca wyczyścić, więc mam nadzieję, że ten kercher dzisiaj pomoże. Tu też zresztą widzicie tą plamę. No, więc to też jest po tym mazaku. Dajcie znać, jakie były najgłupsze pomysły, jakie miały wasze dzieci, które zrealizowały, które sprawiły, że mieliście niezłe nerwy. Przyznam szczerze, że Niko na szczęście pierwszy raz wpadł na taki głupkowaty pomysł i mam nadzieję, że na długo zapamięta, że tak się nie robi, bo potem musiał oczywiście to wszystko posprzątać sam, więc piszcie w komentarzach wasze historie i waszych dzieci, na jakie głupie pomysły wpadły. Myself to hold my hand, standing in the shadows of where you've been, sleeping with your back facing me. Bawimy się z chłopcami, mamy Lego. Filip się tu na dywanie koło mnie bawi Duplo. Niko tam przy stole coś układa. Pokaż, co masz? Co ułożyłeś fajnego? Jakieś autko? Ja. Pokaż. No fajne, super. A tu Filip. A? Co mi dałeś? Palmę mam ci zbudować? A? Filip, mam ci zbudować? O! Filip sam układa. No. Ale mnie denerwuje ten aparat dzisiaj. Zobaczcie, znowu zaczął przekłamywać kolory. Wszystko jest mega pomarańczowe. O, o. Ajajaj. Akurat dzisiaj, nie wiem, kiedyś też miał takie manewry, też mu się tak zdarzało, ale bardzo rzadko. Natomiast dzisiaj, nie wiem, już chyba z 10 razy nagrywałam dla was odcinek właśnie o pokoju chłopców. I też miałam ten sam problem, więc wybaczcie, że dzisiaj się w tym vlogu tak zmienia ten kolor. O, zobaczcie, jestem czerwona. Masakra. Dobra, wyłączyłam, włączyłam jeszcze raz, zobaczymy, jak długo będzie ok. Chciałam wam tylko powiedzieć, że właśnie chłopcy się tu bawią, a ja idę zaraz budzić Aleksa i idę do sypialni ogarniać moją szafę, bo jesteśmy na 2 tygodnie przed urlopem i tak sobie pomyślałam, że wypadałoby już przejrzeć szafę, co tak zaplanować, co zamierzam zabrać, z tego względu, że... O, Aleks sam wstał. Nie muszę go budzić, fajnie. Z tego względu, że muszę wszystko przygotować sobie wcześniej. To, co jest do przybrania, to jeszcze przeprać. Trochę odprasuję steamerem i chyba go w ogóle zabiorę, bo on jest bardzo mały. Nie zabierze nam dużo miejsca, a ja jednak mam sporo rzeczy z wiskozy, lniane, mam spodenki letnie i fajnie by było nie chodzić w takich wygniecionych. A też nie chcę specjalnie u mojej teściowy czy u mojej mamy, wiecie, prasować żelazkiem, rozkładać deski. To dużo roboty, myślę, że przejadę z steamerem raz, dwa, czekajcie, bo znowu idzie Filip. I o, jak ty pięknie stałeś, no pięknie, pokaż, potrafisz sam stać, nie? No świetnie. No więc ja uciekam do sypialni zastanawiać się właśnie, co zabieram, bo też chcę to wszystko przygotować sobie wcześniej, bo pomyślałam sobie, że nagram dla was znowu odcinek, co zabieram na miesięczny taki letni wyjazd, więc może wam się ten odcinek przyda, więc muszę go nagrać wcześniej, niż jedziemy do Polski, mimo że to będzie walizka przygotowana już do Hiszpanii, bo przyjeżdżamy z Polski, jesteśmy w domu jeden dzień i jedziemy na drugi od razu do Hiszpanii, więc nie będę mieć wtedy czasu, żeby nagrywać, więc muszę to załatwić, to nagrać jeszcze przed urlopem. Więc wy się chłopcy ładnie bawcie, a ja idę do sypialni, co? Czy ty masz teraz faza mama i się chcesz ze mną bawić? Ha? Będziemy się bawić? Chyba tak. Działam sobie tutaj w sypialni, założyłam, że tu mam coś czerwonego, chyba się musiałam przed chwilą zadrapać, więc wybaczcie. W ogóle jest kiepskie światło, bo tu z tej strony mam okno, więc ta strona jest ciemniejsza. Nieważne, nieważne, odchodzę od tematu. Zabrałam się za ogarnianie mojej szafy i ktoś w ogóle jakiś czas temu pytał mnie o film z moją szafą, z organizacją mojej szafy i powiem wam, że tutaj nie ma za bardzo co pokazywać. Jedna część, to widzicie, tutaj są rzeczy na wieszaka,
tutaj mam strój kąpielowy, zresztą zaraz to Wam pokażę, co tutaj mam, bo kupiłam na Vinted właśnie strój kąpielowy i taką sukienkę na plażę, chociaż to jest taka sukienka, którą można normalnie nosić, ona ma tam całkiem dużą ilość lnu, chyba ponad 50%, no i tutaj bielizna, spodnie i sweterki cieńsze, grubsze, więc taka jest organizacja jednej strony, a z drugiej strony mam dłuższe rzeczy, czyli sukienki, kurtki, płaszcze, takie rzeczy. O, widzicie? Widać jak w miarę, nie? O. Na dole mam jeszcze dwie szuflady, tu piżamy. I tutaj na dole mam buty. Wcześniej tam były torebki, ale że zrobiłam porządek z torebkami, już dawno temu zresztą, i zostało mi ich dosłownie 3 plus jeden plecak, to udało mi się wszystkie torebki spakować do tej, którą ostatnio kupiłam też, no ostatnio, już jakiś czas temu kupiłam na Vinted, więc wszystkie moje torebki, których obecnie nie noszę, czyli całe dwie. Czekajcie, bo teraz się zgubiłam, albo tu mam jedną. Jedna wisi w przedpokoju, tu mam jedną plus plecak właśnie schowane w takim worku i wszystko jest schowane w tej torbie, więc nie potrzebuję mieć osobnej tej szuflady na torebki, tak jak to było kiedyś. Bo rzeczywiście wcześniej tych torebek też nie miałam dużo, ale jednak było ich o kilka więcej, więc trzymanie w szufladzie teraz nie mam takiej potrzeby. I pokażę Wam moje ulubione sukienki na lato, właśnie te z wiskozy, o których Wam przed chwilą opowiadałam. To są zakupy z tamtego roku i sprzed 2 lat i mam jedną taką, to jest Zalando. One są wszystkie z paseczkami w talii. Ta niestety w tamtym roku mi się spruła tutaj troszeczkę w praniu, zobaczcie, jest dziurka i planuję zanieść, jak będę w Polsce, do krawca tą sukienkę. Czemu nie robię tego tutaj? Bo tu będzie cena w Niemczech na pewno kosmiczna, a ta sukienka nie kosztowała dużo, chyba 30 euro w promocji być może, a myślę, że takie szycie no gdzieś 10 euro albo prawie 10 będę musiała zapłacić, więc myślę, że taniej wyjdzie mnie to w Polsce, więc tak, chcę trochę zaoszczędzić na tym. Tu mam tą sprzed 2 lat, którą też już bardzo dobrze pewnie znacie, ona jest dłuższa, też ma oczywiście paseczek tutaj w talii i jedna, która jeszcze jest z metką, której w tamtym roku niestety nie miałam, jakoś nie było okazji, ale bardzo mi się podoba, ona jest biała, też w takie drobne kropeczki, coś podobnego jak ta poprzednia zielona, którą Wam pokazywałam, natomiast ta ma w pasie tutaj coś takiego, takie troczki, taki ściągacz, o, też ładna. Planuję wszystkie 4 zabrać właśnie na wakacje do Hiszpanii, to będzie moja główna część garderoby, czyli sukienki. Na pewno pojadą ze mną te szerokie spodnie, które też widzieliście jakiś czas temu w holu z Vinted. I mam spodenki, które kupiłam chyba jedne już 2 lata temu, a drugie rok temu, czy obie pary 2 lata temu, już nie pamiętam. I to są spodenki marki Oysho, które są połączeniem lnu i bawełny. I to jest też na lato najlepsze po prostu rozwiązanie, t-shirt i takie spodenki, już jesteście ubrani, do tego klapki albo jakieś sandały. Ja mam jedną parę sandałów i powiem Wam szczerze, że teraz chodzę w Birkenstockach. Mam te srebrne, które kupiłam na Vinted i Wam je pokazałam już dawno temu w holu. I mam jeszcze jedne, takie same, tylko że czarne. I powiem Wam, że teraz bez przerwy chodzę w tych Birkenstockach, w tych klapkach i przypuszczam, że te sandały jedyne, które mam, chyba ich w tym roku w ogóle nie założę, bo jakoś cały czas teraz chodzę w tych klapkach i są naprawdę przewygodne. Więc tyle. I tutaj Wam pokażę właśnie taki szybki haul też zbiorczy z Vinted. Kupiłam strój kąpielowy, też marki Oysho, bo mój stary w rozmiarze M, który kupiłam sobie w ciąży, na początku ciąży z Niko, okazuje się teraz mi być o wiele za duży, więc się go pozbyłam i kupiłam coś takiego. Nie wiem, jak Wam pokazać. Z przodu to jest kostium jednoczęściowy, czyli ta góra jest po prostu, o, w ten sposób, ramionczka są takie proste, grubsze. O tak, nie wiem, jak Wam to mam pokazać. Brzuch jest tutaj połączony, w sensie na brzuchu te materiały są ze sobą połączone i są normalne majtki. Natomiast tył wygląda, jakby był kostium dwuczęściowy, czyli tył jest, widzicie, tutaj wiązany i są po prostu, o, majtki, które są tak jakby, widzicie, troszeczkę do góry jest to,
to cięcie. One nie są proste, tak? Tylko one są bardziej o, w ten sposób. Więc taki strój on mnie kosztował chyba 5 euro. No stwierdziłam, że dobra, może nie chodzę regularnie na basen i tak dalej, żeby strój kąpielowy był jakoś często w użyciu, ale jadę na miesiąc do Hiszpanii i na pewno będziemy plażować, no może nie codziennie, ale bardzo często, więc no trzeba było uzbroić się w jakiś strój. I też za jakieś kilka euro kupiłam taką sukienkę plażową od dziewczyny, jeszcze z metką, rozmiar S, i to jest Linen Blend, jakaś seria z H&M-u. Nie wiem, nie znam tych serii z H&M-u, bo tam nie chodzę w ogóle. Natomiast to jest taka sukienka na taki długi rękaw, tu jest, widzicie, zwężana, o, coś takiego. I z przodu jest na guziczki, nie wiem właśnie, jak wam ją mam pokazać, z tego względu, że ona jest rozpięta, ale są tu takie właśnie guziczki i historia jest taka sama jak w przypadku tej białej w kropeczki, którą wam wcześniej pokazywałam, że ona ma tu po prostu taki ściągacz, o, w pasie, o, coś takiego. I sobie pomyślałam, że ona będzie fajna na plaży, bo jest właśnie jasna. Dodatkowo ma długi rękaw, okryje mnie fajnie od słońca i mam zamiar sobie nosić właśnie w połączeniu z tym strojem kąpielowym. I zrobiłam sobie prezent na 30 urodziny. W piątek obchodziłam swoją 30 i już chyba z miesiąc temu udało mi się ogarnąć coś, o czym marzyłam już od dobrych chyba 10 lat. Jak mnie znacie troszkę bardziej, oglądacie od dłuższego czasu, to pewnie wiecie, że ja jestem wielką fanką zespołu KISS. Jak nie wiecie, co to za zespół, to tutaj wam dam zdjęcie. I bardzo mi się marzyło, żeby pojechać z rodzicami właśnie na koncert tego zespołu. I się udało. I powiem wam, że jeszcze to do mnie nie dociera. Wybaczcie, brakło miejsca na karcie. I nie wiem, gdzie skończyłam, że bardzo się cieszę udało się kupić bilety. Jest to ostatni w Polsce koncert zespołu KISS. No nie da się ukryć, że ten zespół był popularny tak w latach 80., tak mi się wydaje. Panowie mają już dobre ponad 70 lat, jeśli się nie mylę, więc już wiekowi, ale podobno dają dalej czadu na koncertach, więc ja się niesamowicie cieszę, szczególnie, że będzie to mój pierwszy tego typu koncert. Wcześniej byłam na takich koncertach bardziej organizowanych przez miasto, wiecie, takie otwarte koncerty, o może coś takiego, a pierwszy raz idę na taki prawdziwy koncert z prawdziwego zdarzenia. Jedziemy do Łodzi na Arena. No właśnie, wiedziałam, że jak będę chciała wam powiedzieć, to zapomnę. Forum Arena? Nie. Też wam napiszę, bo zapomniałam nazwy. W każdym razie jedziemy właśnie do Łodzi na ten koncert, nie umiem się doczekać. No i jak koncert, to wypadałoby się do niego jakoś przygotować, ale też nie chciałam kupować czegoś, czego potem nie wykorzystam, więc pomyślałam sobie, że kupię sobie t-shirt. To będzie taki t-shirt pamiątkowy, będzie mi się kojarzyć nie tylko z tym koncertem, to jeszcze właśnie z moimi 30 urodzinami. I będę nosić go potem oczywiście po domu raczej. I udało mi się na Vinted za 3 euro dostać właśnie taki zwykły czarny t-shirt. Zależało mi na tym, żeby to było coś takiego prostego, czyli sam napis, nie jakiś tam wielki nadruk. Było dużo takich kolekcjonerskich, odjechanych, naprawdę fajnych, ale nie już w moim stylu. Już bym pewnie na co dzień takiego t-shirtu nie nosiła, a ten jak najbardziej. I wyczaiłam też dla mojej mamy, też za 3 euro. Oba są nowe. Moja mama się zdecydowała na coś takiego. O, więc jesteśmy na koncert przygotowane, mamy właśnie te t-shirty, które potem będą fajną pamiątką z tego wydarzenia. Tak jak wam mówię, ja się już nie umiem doczekać. Jakoś cały czas to do mnie nie dociera, bo to było coś, co było tylko w sferze moich marzeń, tak chciałam, żeby się to marzenie spełniło, nawet kiedyś szukałam biletów, ale jakoś nie było okazji, a teraz się okazało, że będą grać właśnie w Polsce i to nie tak daleko, bo od nas z okolic Katowic do Łodzi jest gdzieś 200 km, więc nie tak daleko. No i co najważniejsze, właśnie wypadło mi z głowy, co chciałam powiedzieć, że co najważniejsze,
No nieważne, więc tak, zrobiłam sobie prezent na 30 urodziny. Niesamowicie się cieszę. Aha, że cieszę się, że udało się Aleksowi zmienić troszeczkę termin urlopu, bo myśmy mieli do Polski przyjechać troszkę później. No ale że się uparłam, że jadę na ten koncert koniecznie, no to Aleks pokombinował, zapytał w pracy, czy nie dałoby się drobnych zmian tam wprowadzić. No i się udało, więc jedziemy. Nie obiecuję, że nagram cokolwiek z tego koncertu, z tego względu, że w ogóle nie planuję chyba w Polsce vlogować. Tak mi się wydaje, że to będzie raczej taki czas nie dość szybki, bo jedziemy na niecałe 2 tygodnie, prawie 2 tygodnie, więc chciałabym spędzić jak najwięcej czasu z rodziną i też no nie wiem, co bym mogła Wam tam pokazać. Natomiast chciałabym w Hiszpanii, jak już będziemy nagrać kilka vlogów, więc mam nadzieję, że się ucieszycie. Wiem, że też były komentarze, żeby właśnie nagrać z Hiszpanii jakieś filmy, że się ucieszycie. Więc postaram się w Hiszpanii coś już dla Was nagrać i widzę, że się mega rozgadałam, chyba przesadziłam, wybaczcie, jeżeli nie lubicie takich monologów, to dajcie znać, wybaczcie, ale jakoś mnie teraz poniosło. Chciałam jeszcze o jednej rzeczy Wam powiedzieć, o jednym filmie, ale pomyślałam sobie, że skoro mam Wam tyle do powiedzenia, to jeszcze przed urlopem pojawi się z domu taki zwykły vlog, tak jak ten dzisiejszy, więc ten film, który Wam mam Wam do polecenia i chyba jeden albo dwa seriale, to Wam polecę po prostu w kolejnym filmie, więc czekajcie, jeżeli lubicie tego typu vlogi, dajcie koniecznie kciuki do góry. Jeżeli nie lubicie monologów, to nie dawajcie kciuków w dół, tylko napiszcie w komentarzu, wtedy będę się w kolejnych filmach bardziej streszczać. No i co, ja się z Wami żegnam, pozdrawiam, ściskam, buziaki, pa pa. Jeszcze Wam się na sam koniec filmu pochwalę. Zobaczcie, jak rośnie strelicja. Miała problem, żeby wypuścić ten liść, opowiadałam Wam, że pół roku go wypuszczała, ale ten kolejny, no idzie jak burza. Ostatnio pokazywałam Wam go w update'cie roślinnym, to był gdzieś mniej więcej chyba taki, a teraz już coraz większy, fajnie, cieszę się. W ogóle ona się robi gigantyczna. O, teraz przynajmniej w tym filmie jestem w stanie Wam pokazać ją w całości, bo na update'ach roślinnych ciężko, bo już jest naprawdę ogromna. Zobaczcie ten nowy liść, który wyszedł, no nie wiem, z 40 cm chyba ma. W ogóle widzę, że przydałoby się go trochę przeczyść, bo się już delikatnie zakurzył. Dobra, teraz się już na pewno z Wami żegnam. Buziaki, pa pa.